projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Fatimskiej. Rozumiem, że pan Tomasz Szewczyk powie dwa zdania na temat. Czy pan Mury będzie tutaj... Nie, nie będę się powtarzał, co powiedziałem. Okay, czyli pan Mury ma tutaj informację do pokazania może. A jeżeli będzie dyskusja, to będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, udział miasta Wydziału Architektury zwrócił się do nas o wydanie opinii. Jest to działkan przy ulicy Fatimskiej, działka numer 53, proszę Państwa. To jest ta tutaj. Tu jest Łyszkiewicza. Idziemy w lewą stronę na Fatimską i ta działeczka. Proszę Państwa, jak wygląda w innym ujęciu, to jest tutaj ta działeczka, gdzie jest nieaktualne zdjęcie, ponieważ tu są garaże, z drugiej strony też są garaże. Mamy aktualne zdjęcie? Tak, tak wygląda aktualnie. Samochód oczywiście jest mój. To podobnie za mojego. I jest z lewej strony tej działki i z prawej strony działka. To mnie już chłopaki ukradli 10 lat temu. To jest działka 54 przez 3. Otwieramy dyskusję. Otwieram dyskusję na ten temat. To już jest problem drzewa, to jest problem właściciela. Co on tam z nim zrobi? Takie drzewa mi dalej. Czy są jakieś pytania? W tej kwestii, jeżeli nie będzie, to przechodzimy do głosowania. Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła opinię, przepraszam, podjęła uchwałę w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Fatimskiej w Krakowie.